Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy Cieplic i turyści mogli bez przeszkód korzystać z ogólnodostępnego ujęcia wód termalnych na Placu Piastowskim. Po rewitalizacji zarówno samego placu, jak i przebudowie ujęcia wody, ta możliwość została mocno ograniczona. Z trzech kranów działa tylko jeden, a ujęcie sprawia wrażenie nieczynnego. Było to związane z oszczędnościami czynionymi przez uzdrowisko Cieplice. Wody mineralnej można za to bez przeszkód napić się w budynku uzdrowiska. Od władz gminy, dzisiaj tak naprawdę od prezydenta Jeleniej Góry zależy, czy będzie miał ochotę zagospodarowania tego ujęcia i wykorzystywania go chociażby tak, jak robimy to w Świeradowie. Czyli mówiąc krótko, woda mineralna będzie dostępna dla wszystkich i to w dużej ilości, pod warunkiem, że władze miasta porozumieją się z uzdrowiskiem Cieplice w sprawie ponoszenia kosztów. Jest taka szansa, taka możliwość była swego czasu naprzeciwko Długiego Domu. Tam była pijalnia, gdzie można było spokojnie nabrać sobie wody i nawet w pojemniki i powiedzmy później korzystać z tej wody w domu. I rozmawiamy z uzdrowiskiem, żeby wrócić do takiej samej zasady i wiem, że jest pomysł ze strony uzdrowiska, żeby udostępnić jedno z ujęć wody właśnie dla mieszkańców Jeleniej Góry i my byśmy tam jako miasto partycypowali w kosztach działalności, w kosztach opłaty za wodę. Takie rozwiązanie sprawdziło się już w Świeradowie Zdroju. To jest ogólnie dostępne, czy niedzielne spacery mieszkańców też są uzupełnione o wodę mineralną, podejrzewam, że tak. Na pewno kuracjusze, na pewno turyści. Mieszkańcy też sporadycznie korzystają z tego, także myślę, że nie jest to jakaś masowe spożycie. W Jeleniej Górze może być jednak inaczej, bo darmowa woda mineralna dostępna kiedyś na Placu Piastowskim była wykorzystywana w gospodarstwach domowych, na przykład do gotowania. Tym niemniej władze miasta nie wycofują się z obietnicy udostępnienia ujęcia jeleniogórzanom.